Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej odebrało pierwszy autobus elektryczny. Jest to pojazd marki Solaris Urbino 12 Electric, który wkrótce wyruszy na jaworznickie drogi. W chwili obecnej przygotowujemy siebie i ten pojazd do wyjazdu na trasy. W najbliższym momencie, myślę, że już być może po świętach, to takie ostrożne na razie, ostrożna informacja. Bardzo możliwe, że będziemy publikowali już precyzyjną informację, kiedy pojazd pojawi się w komunikacji miejskiej, kiedy będzie już wykorzystywany. Na chwilę obecną autobus jest przygotowywany do wprowadzenia do ruchu, a w najbliższych dniach przeprowadzone zostaną niezbędne szkolenia dla pracowników zaplecza technicznego i kierowców. Generalnie z naszych doświadczeń dotychczasowych, z testów autobusów elektrycznych, które przeprowadziliśmy do tej pory, no wynika jasno, że jakiejś większej różnicy w sposobie prowadzenia nie ma, natomiast no, mimo tego faktu trzeba jednak przygotować dział ruchu autobusowego do tego, żeby prawidłowo obsługiwał go. To jest takie standardowe działanie. Nowy Solaris ma być wyposażony w udogodnienia, które już teraz można spotkać w autobusach miejskich. System zapowiedzi głosowych i wizualnych dla pasażerów, system informacji pasażerskiej. Autobus ten też jest wyposażony w porty USB pozwalające ładować urządzenia mobilne. Jest wyposażony w automaty biletowe, w automat biletowy i w kasowniki biletowe, w kasowniki elektroniczne, czyli to wszystko, co do tej pory udało nam się już wprowadzić jako, tak jak powiedziałem, standard. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, kiedy jaworznianie będą mogli korzystać z autobusu. Najprawdopodobniej pojazd zostanie zaprezentowany mieszkańcom jeszcze w kwietniu. Autobus najprawdopodobniej będzie obsługiwał wybrane linie tylko w Jaworznie. Będziemy starali się dysponować ten pojazd na trasy miejskie. To jest jakby jego docelowe przeznaczenie. No, przyszłość pokaże, co jeszcze, do czego jeszcze moglibyśmy ten pojazd wykorzystać. Tak jak mówię, w chwili obecnej z moich informacji wynika, że będą to raczej trasy miasta. No, chcemy sprawdzić po prostu, choćby ze względu na specyfikę ich przebiegu linii, jak ten pojazd będzie się zachowywał. No już tak w takim intensywnym kursowaniu, nie tylko testowym, ale po prostu stałym. To pierwszy elektryczny autobus w taborze Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, ale w planach jest więcej. Ten pierwszy pojazd elektryczny będzie nas przybliżał do podejmowania tego typu decyzji. No wydaje się, że choćby ze względu na ekonomię obsługi tego pojazdu, no i też pozostałe zalety, czyli właśnie brak emisji, a zatem prawie zerowy wpływ na środowisko, do środowiska, czy też ze względu na cichość pracy tego samochodu, tego pojazdu, no to są zalety, które przekonują nas, że jest to pomysł wart rozważenia. Elektryczne pojazdy mają systematycznie wypierać starsze, nieekologiczne modele.